Choć od powodzi w Polsce minęło już kilkanaście dni, to wielu mieszkańców wciąż walczy z jej skutkami. Wprawdzie uwaga opinii publicznej koncentrowała się na większych miejscowościach, jak Kłodzko-Stronie Śląskie czy Lądek-Zdrój, to wiele mniejszych też przeżywało swoją tragedię. Tak jak Lubrza w powiecie prudnickim w województwie opolskim. Władze gminy walczą o pieniądze, aby móc naprawić zniszczenia, które spowodowała powódź. Paweł Jędrusik. W wyniku wrześniowej powodzi w gminie Lubrza ucierpiała nie tylko ta wieś, ale także okoliczne Dytmarów, Skrzypiec i Trzebina. Mieszkańcy do dziś sprzątają swoje domy, które jeszcze kilkanaście dni temu były zalane. To już troszeczkę jest posprzątane i nie widać tego wszystkiego, co tutaj się działo, ale jeszcze tydzień temu to tutaj była wielka hałda odpadów wyniesionych z domu, mebli, dywanów, chodników, wszystkiego co było, bo w mieszkaniach woda była tak 50-60 centymetrów. Nieco więcej szczęścia miał pochodzący z Gliwic pan Jerzy. U niego skończyło się tylko na zalanym ogródku. Wał po prostu dał radę, ale już było równo z wałem, powiedzmy, woda i przeciekała przez niego też. Zniszczone zostało boisko po drugiej stronie drogi. Choć dziś nie widać tu wody, to obiekt nadaje się do całkowitego remontu. Gmina Lubrza rozpoczęła już zbiórkę pieniędzy na naprawę szkód po powodzi. Można je wpłacać na specjalne konto. Sama Lubrza nie ma tyle pieniędzy, bo wstępnie szkody wyrządzone przez wodę oszacowano na około 3,5 miliona złotych, podczas gdy budżet gminy wynosi nieco ponad 20 milionów złotych rocznie. Jesteśmy tutaj małą taką rolniczą gminą. Jest mało takich przedsiębiorców. Fundusze też nie są tutaj za duże, żeby przy takich stratach można było, można powiedzieć, od ręki doprowadzić wszystko do poziomu takiego, jaki był sprzed powodzi. Dlatego tutaj staramy się jak najwięcej pozyskiwać takich środków z zewnątrz. To z kolei wieś Skrzypiec. W tym miejscu całkiem niedawno płynęła rzeka. Uprzątnęliśmy już pierwszy taki szlam, wszystkie te brudy i całe pozalewane rzeczy mieszkańców. Gmina pomogła nam oddać te wszystkie gabaryty, także na ten moment jest trochę, powiedzmy, że taka sytuacja ustabilizowana. Wiadomo, w tych domach mieszkańców oni mają pozalewane całe partery swoich domów. Miejsca, w których mieszkali, są, nie nadają się po prostu do mieszkania, także osuszają to na ten moment, zostały pozbijane tynki. I próbują to osuszyć. Wiadomo, pogoda teraz nie sprzyja, bo jest bardzo wilgotno. Na pierwszy rzut oka dziś niewiele wskazuje na to, że przez gminę Lubrza przepłynęła wysoka woda. Jednak z jej skutkami mieszkańcy i władze będą musieli się zmagać jeszcze długo.